Epyczak wybrała się ze swoimi znajomymi na biwak. Piekli kiełbaski, grali na gitarze i śpiewali piosenki. Uwielbiam ognisko, daje takie ciepełko, jest tak przyjemnie. Myślę, że już troszkę się zasiedzieliśmy. Może będziemy powoli kłaść się spać. Dobrze, dobrze, to ja przygotuję śpiwory. Te kiełbaski były pyszne, ale jeszcze bardzo dużo ich zostało. Wszyscy położyli się już spać. Roar. Simba, czujesz ten zapach? Tak, jak smakowicie pachnie, ojej! Zobacz, był tu chyba jakiś obóz i zostawili kiełbaski. Będą akurat dla nas. Ale pyszne! Uwielbiam kiełbaski! Jak dobrze upieczone! Pychotka! Zobacz, Simba, nie dogasili ogniska! Zmuchnę je! Okej, teraz las jest już bezpieczny. Możemy iść dalej. Ojej, ojej! Chyba słyszałem lwa! Straszne! Tutaj są lwy, nie wiedziałem o tym. Proszę pani! Tak, tak, ojej, jestem taka zaspana. Coś się stało? Tak, słyszałem chyba lwa. Niech pani zobaczy. Ognisko jest dogaszone i... Ojej, nie ma naszych kiełbasek. Na pewno ktoś tutaj musiał być. Rzeczywiście, ale... Ja nic nie widzę. Czuję zapach jedzenia i chyba są tam jacyś ludzie. Chyba jeszcze czuję jakiegoś kucyka. Ale będzie uczta. Chodź, Simba, wracamy z naszego spaceru. Dawajcie jedzenie, albo zjem was! Ojej, nie mamy już nic do jedzenia! Co się tam dzieje? Ojej, to król lew! Co tutaj robisz? Czemu wszystkich straszysz? Uciekaj! Dalej, Simba, za nim! Ojej, ojej, widziała pani? Ten lew jednak był dobry! On nas obronił! Tak, widziałam. Mam nadzieję, że jemu się nic nie stanie. Już jestem, moi drodzy. Nic się nie stało. Mam tylko jedno draśnięcie. Przepędziłem hienę i... Możecie już się czuć u mnie bezpiecznie. Witajcie w moim lesie, w moim królestwie. Tylko następnym razem pamiętajcie, żeby zgasić ogień. Dobrze, dobrze. Na mnie już pora. Czuwam nad bezpieczeństwem całego lasu i muszę iść już w inne miejsce. Do zobaczenia.